Life's a coat of many colors. It is never black and white. Can't have one without the other. The dark without the light. In the summer we were lovers. With a flame our hearts would burn. A flame the autumn would smother. And leave this heart to yearn forever blue. I zapraszam was do mojej toalety. Tak się ona prezentuje. Tutaj oczywiście ta część była zasłonięta takim drewnem. Ale generalnie podłoga wygląda tak. Też jest jeszcze od czasów babci i dziadka. Ściany są wygładzone, ale i tak jeszcze czułości wymagają. To musi zostać, bo jest to rura taka grzewcza, dlatego ona też odchodzi od ściany. No i ta przemiana będzie naprawdę bardzo duża. Toaleta musi zostać, bo tutaj jest większy problem z całą hydrauliką, więc nie mogę wymienić sobie tak po prostu na jakąś podwieszaną, ale zrobimy taki szybki lifting. W bardzo, bardzo fajnym stylu. Podłoga, ściany, wszystko zostanie tutaj zmienione. Tata właśnie zrobił tak zwaną brudną robotę, dosłownie i w przenośni, czyli skuł tutaj boki, wykuł w ścianie też miejsce, żeby kafle dokładnie położyć, no i wymienił tutaj instalację. Zobaczcie, jaka piękna, nowa rura, więc dlatego tutaj nic nie jest wymieniane, bo naprawdę zrobienie tego wymaga strasznej roboty. No i zaczynamy. Tata położy pierwszy szereg, tak jakby, który jest bardzo istotny przy kafelkowaniu, żeby wszystko było super równo, a później ja postaram się działać dalej, chociaż trochę tych kafelek położyć. Mam nadzieję, że mi się to uda. Zaprawa zrobiona. Krzyżyki wybrane. No to zaczynamy. Tata najpierw zagruntował ściany, zabezpieczył od dołu listewkami, żeby mieć poziom. No i teraz będzie waserwogą po śląsku, czyli to jest poziomica? Poziomica? Tak. Poziomica, poziomica. Waserwoga po śląsku. Waserwogą. Sprawdzę, czy jest równo. Jest fajny poziom i zaczynamy. Zawsze najtrudniejsze, najważniejsze w tym wszystkim. Tutaj trzeba jeszcze zrobić przerwę, więc tutaj wkłada krzyżyki. Oczywiście jaka grubość, to zależy już od was, jaki efekt chcecie osiągnąć. I cały czas kontrola, czy równo. Mieszamy teraz klej. Zaraz tata nam pokaże, jaka konsystencja powinna tego być, żeby było dobrze. Powiedział mi, że to zależy oczywiście od ściany, jak jest przygotowana, no ale fachowiec nam zaraz pokaże. To jest dowód, że mój tata to święty człowiek, ma aureolę nad głową cały czas. To jest w ogóle mój ring light. Tak go zawiesiliśmy, żeby to było super, super jasno. Tata już położył taki oto rząd, żeby mi po prostu ułatwić, bo ten dół jest najgorszy. Wszystko jest idealnie równo, a ja teraz zacznę robić tutaj dalszy ciąg. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Ale o tej małej, tak? No.
I teraz Stasio będzie tutaj. Musi wziąć więc tak, tak po ściance, żeby takie coś wystało. I takim ruchem po prostu, wiesz? Tak. Ocierając o... No, bo ona się wtedy trzymie. Mhm. Wiesz? A to, co potem... To, co potem tego... To, no, wyciągnie, to muszę zebrać palce. Tak. I staraj się od góry, tak, wiesz? Tak. Od góry i zsunąć... Tak, i delikatnie zsunąć, a to, co tu wyjedzie, to palcem tak. Palcem? No. I tak. Bo żeby na dole nie wyjechało, bo wtedy będzie ciężko to... Ciężko będzie wydobyć z dołu. Bo tam po tym fuga musi pić, nie? Już powinnam tu wcisnąć ten krzyżak. Tak, troszkę tak, bo teraz tak. I teraz piło dwa serwoga, czy to jest... Nie, tak musisz, wiesz, czy to... To trzeba docisnąć, czy nie? No. Wiesz? Jak to idzie, żeby nie było uskoków. Tak, idealnie. No. Dobra, i następno teraz ta... Ta dukszo. Zasień odskoczyła. Takim energicznym ruchem. O, tak. To byś masło krajała, a się smarowała. I've been all around the world. Every city, every place. Always been a restless girl. But now there's a wind of change. I've never ever felt this way. Longing for you, pick up the phone. Catching a flight, I'm coming home. Back to the place I've always known. Tata dokończy tutaj, bo ja zajmowałam się meblami i zaraz zacznie pracować nad podłogą. W tym raczej nie pomogę, zobaczę, ale zobaczcie, jak to się pięknie prezentuje. Za jakieś dwa dni, może jutro, będę tutaj oczyszczać kafelki z kleju, no i będziemy fugować wszystko. Pięknie robi się, coraz ładniej. I lecimy z fugą. To moja piękna podłoga, która została już ułożona i teraz muszę docinać i przenosić, bo mamy tutaj nadmiar i tutaj nadmiar, więc trzeba ją dopasować. No i tata zacznie ją montować, ale się cieszę, jest po prostu przepiękna. Wygląda to cudownie. Been all around the world. Every city, every place.
puzzle ułożone. Tak się to prezentuje. Gorzej będzie to położyć, oczywiście, zamontować. Tym bardziej, że jeszcze będą to jakieś elementy docinane na rurę i tak dalej. Więc tu musiałam dosztukować, ale wydaje mi się, że wyszło naprawdę spoko. No, proszę bardzo. Piękne. Zafugowane. Tata rozłożył, a ja rozmyłam, bo tutaj już musi być rzadsza ta fuga. Wybrałam też szarą, jasno-szarą, z tego względu, że jednak podłoga się brudzi, więc ta biała fuga szybko przestałaby być biała, a ta szarość będzie pasować poniekąd do ścian. Więc to jeszcze musi zasnąć, ona będzie jeszcze trochę jaśniejsza. I jeszcze dokładnie wszystko muszę wymyć, jak zaschnie. To będziemy montować tutaj już toaletę i będę malować wszystkie rurki, chociaż to będzie przykryte, to i tak stwierdziłam, że przemaluję, żeby troszkę odświeżyć. No, piękna jest ta podłoga, bardzo mi się podoba, naprawdę zawsze chciałam, żeby to tutaj tak wyglądało. Mam nadzieję, że przyszłym lokatorom się też spodoba. Dzisiaj będę przerabiać taką oto szafkę do ubikacji. Będę odkręcać tamten uchwyt i robić półeczki na boki z tej właśnie deski. Wczoraj docinałam tutaj wszystkie półeczki, szafeczki, żeby przerobić szafkę, którą już miałam. A wracając do domu, były wystawki wielkogabarytowe i znalazłam taką szafkę. Idealną po prostu szafkę do łazienki na wymiar 80 cm, czyli taka jak łazienka. Więc takie szczęście, muszę to odkręcić. No i będę ją malować, więc wystarczy ją tutaj jeszcze dopieścić, troszkę wyczyścić papierem ściernym, odtłuścić i będzie malowane. Tutaj odkręcę też ten uchwyt. On jest, myślałam, że jest metalowy, a jest drewniany. No i będzie pięknie. Ktoś miał taką szafkę kuchenną, a teraz będzie moja łazienkowa. Szafeczka znaleziona na, to nawet nie w wyprzedażach, tylko po prostu w wystawce śmieci wielkogabarytowych przez zupełny przypadek i jestem z niej tak zadowolona, bo jest na wymiar, to znaczy delikatnie musieliśmy ją dociąć, co zresztą tutaj widać, ale idealnie pasuje do ubikacji, do tego pomieszczenia i jest w naprawdę fajnym stylu, więc została zmatowiona, tutaj przygotowana przez mojego tatę. No i ona będzie przemalowana na taki sam kolor jak ściana, ale najpierw muszę ją zagruntować tym oto produktem, czyli Interior Fix Primer, takim białym. Wszystko będzie wygładzone, wyrównane i przygotowane do malowania. Wtedy farba bardzo mocno złapie, praktycznie przy pierwszej warstwie. Na to działamy. No i teraz wystarczy ją przemalować, jest już zagruntowana gruntem przyczepnościowym i teraz będę malować pod kolor ściany. To jest najpiękniejsze w marce Fluger, że można zamówić zarówno taki sam kolor do ściany, jak i do mebli, drewna, czegokolwiek innego, więc zamówiłam kolor 3, 4, 7, 8 i to jest taki szary granat, zresztą za momencik zobaczycie.
No tutaj dopiero widać potencjał tego koloru w cieniu, a co dopiero będzie w tej ubikacji, jak będzie mniejsze i ciemniejsze pomieszczenie, właśnie taki głęboki, piękny kolor. Więc zamontuję sobie jeszcze uchwyt, przemalowałam go na czarno. Ten uchwyt jest brązowy, no i był w kolorze takiego ciemnego drewna. Ja go szybciutko przemalowałam, no i teraz zamontuję. Już prawie będzie gotowy. Jeszcze w niektórych miejscach muszę poprawić, ale to poczekam, aż wyschnie ta warstwa. No i szafka będzie gotowa. Wkraczam z malowaniem, tylko najpierw muszę tutaj troszeczkę posprzątać, bo z wiercenia ubrudziły się też kafelki, więc cały brud zrzucę, rozłożę tutaj papier, zabezpieczę sobie kafelki, żeby ich po prostu nie myć. Bardzo mi to ułatwi sprawę. No i malowanko. Many colors. It is never black and white. Can't have one without the other. The dark without the light. I wszystko jest przygotowane, wszystko jest zaklejone. Mogę spokojnie malować, no to są niby tylko kafelki, mogłabym je umyć, ale wiecie, wolę wszystko mieć na czysto. Taka podłoga nie będzie mi się rolować, ten papier jest taki solidny, więc postawię sobie zaraz tutaj drabinę, rozmieszam farbę i zaczynam działać. Uważam, że w tak małych pomieszczeniach, przy białych kafelkach bardzo fajnie wyglądają ciemne ściany i sufity, więc taką oto farbą, czyli Dexo 5. Ma to takie bardzo fajne wykończenie, zresztą zobaczycie, jak ładnie wygląda na ścianie. 3, 4, 7, 8. Ten sam odcień, co szafka, więc wszystko będzie takie bardzo spójne i mam nadzieję, że moja wizja tutaj się sprawdzi, że to naprawdę dobrze będzie wyglądać. In the summer we were lovers. With the flame our hearts would burn, a flame the autumn would smother, and leave this heart to yearn forever. Just to watch you sleep, we turn a blind eye to worry, but such times we'll never keep. I found a new smile this morning. Mam tutaj kilka elementów drewnianych, które są z toalety, z ubikacji i chciałabym je dopasować do tego uchwytu na papier toaletowy, czyli muszę to drewno przyciemnić. Mam taką ładną ramkę, ale tak, no, muszę przyciemnić, będzie im bardziej pasować i próg. I do tego celu użyję tej oto bejcy. Jest to bejca w takim właśnie ciemnym kolorze naturalnego drewna, ale takim bardzo, bardzo ciemnym. Zaraz zobaczymy, jak to wyjdzie, czy tak jak zakładam. No ja nie wierzę, patrzcie na to, no niemalże identycznie wyszło.
przepiękna bejca, ta ramka też wygląda pięknie. Bejca tylko uszlachetniła ten rysunek, wzór drewna. No jestem zachwycona tym odcieniem i często mnie pytacie zresztą przy tych moich takich renowacjach małych, czy znam jakąś bejcę, która nie jest taka ciepła, bo te wszystkie sklepowe są dosyć, no takie wręcz pomarańczowe i ciężko jest osiągnąć efekt takiego starego drewna. No a spójrzcie na ten kolor, myślę, że to jest to, czego wy również szukacie. Proszę sobie tutaj spisać U819 Natural Wood Bejca. Jeszcze wam oczywiście w opisie pod spodem zamieszczę nazwę. Jestem nią zachwycona. Na pewno będę bardzo często na niej pracować. Zresztą jest szalenie wydajna, bo kilka ruchów pędzlem i już wszystko jest pokryte. No po prostu wygląda to cudnie. Martwiłam się, że nie dopasuje tak drewna, a patrzcie, no wow. Bardzo dziękuję za pomoc panu ze sklepu Fluger, który mi po prostu idealnie doradził. I dzięki temu efekt został osiągnięty. Super, dzięki. Drewno po zabejcowaniu wygląda przepięknie. Właśnie taki efekt chciałam uzyskać. Ale muszę wszystko utrwalić lakierem do drewna półmatowym. Yeah. Ooh. Yeah. I've been all around the world, oh. Every city, every place, oh. Always been a restless girl, oh. But now there's a wind of change. I've never ever felt this way. Longing for you, pick up the phone. In the flight, I'm coming home. Back to the place I've always known. I zapraszam was do mojej ubikacji, do mojej toalety. Wszystko jest już gotowe i teraz wam chciałam opowiedzieć troszeczkę o samym urządzaniu tej łazienki, bo kafelkowanie już widzieliście. Jestem z siebie bardzo dumna, że jednak sporo tutaj tych kafelek położyłam, że tata mnie tego nauczył. Tak samo jak i podłogę. W ogóle, że się udało ją położyć, z tego się mega cieszę. Jest przepiękna, bardzo mi się podoba. No i te wszystkie dodatki, to, że szafka została znaleziona dosłownie na ulicy i tutaj idealnie się wpasowała i podoba mi się to pomalowanie na taki sam kolor, żeby ona się tak stopiła. Jest na tyle wąziutka, że nie odstaje, nie przeszkadza w żaden sposób. Jedynie przeraża mnie to, że wy widzicie ten odcień o wiele inaczej niż ja, o wiele bardziej intensywnie, tak bardziej niebiesko. Ja widzę ten kolor taki zgaszony, bardziej szaro-granatowy, no ale taka jest już magia aparatu, niestety na to nic nie poradzę. Opowiem wam troszeczkę o dodatkach. Ramkę widzieliście, jak już ją przerobiłam. Tutaj jest taki śmieszny artykuł. To, co się znajduje w ramce, no zastanawiałam się, co tutaj wyciąć z tej gazety, a właściwie z resztek gazety z 1940 roku, ale jak widzicie datę, i wiecie, co się działo w tym roku, no to te artykuły nie były zbyt wesołe. Były głównie o wojnie, o bombardowaniu i tak dalej, więc szukałam, szukałam i znalazłam, że mimo wszystko był tam taki oto wesoły kącik, więc wycięłam taki sobie żarcik, wycięłam też datę, bo myślę, że to jest kluczowe, no i włożyłam w ramkę. Myślę, że fajny akcent, taki zabawny, że jednak kiedyś siedząc tutaj i rozmyślając nad sensem życia, ludzie czytali gazety, teraz siedzimy w telefonach, więc taki tam żarcik z mojej strony. Mam nadzieję, że ktoś, kto tutaj będzie przebywać, kto będzie odwiedzać na przykład osoby, które tutaj mieszkają, to jakoś skojarzą te fakty i się uśmiechną. Opowiem wam troszkę o desce sedesowej i o uchwycie na papier toaletowy. Słuchajcie, teraz to mówię z uśmiechem na twarzy, bo nie sądziłam, że na tym kanale będę o takich rzeczach w ogóle wam opowiadać. Ale jednak każdego z nas to dotyczy, dosłownie każdego z nas, więc może akurat was jakoś zainspiruje. Bardzo podobała mi się zawsze deska drewniana. Oczywiście ona nie jest drewniana, ona jest ala drewniana, to jest jakaś płyta MDF czy coś takiego. Ale
te deski są bardzo drogie. 350-400 zł za deskę sedesową. Więc stwierdziłam, że jeszcze mnie nie postraszyło, żeby kupować tak drogą deskę jeszcze na wynajem. Ale i tutaj taki tip ode mnie. Szukajcie, a znajdziecie. Ja znalazłam na Allegro powystawowe deski, czyli z jakimś malutkim defektem. I tutaj ten defekt był aż śmieszny, bo brakowało tylko takiej okrągłej podkładki, którą tutaj się mocuje. To jest koszt jakiś, nie wiem, 50 groszy, coś takiego, żeby to dokupić. Akurat mój tata jeszcze coś takiego miał, więc dla mnie żaden koszt. A słuchajcie, kupiłam ją za 99 zł. Jeszcze przesyłkę miałam za darmo, bo mam Allegro Smart, więc to się wliczało. Więc no, koszt nawet niższy niż takie nowe, zwykłe deski sedesowe, czarne, które są. Znajdowałam deski takie najtańsze za 139, 149 zł, takie wolno opadające, zwykłe, czarne, plastikowe, a tutaj taka deska za 99 zł, więc myślę, że naprawdę robi tutaj robotę, bo dodaje tego vintage looku do całej toalety. No i jest taka konkretna, jest naprawdę gruba, konkretna, solidna, więc raczej ciężko ją będzie zniszczyć po prostu. A ten uchwyt był w sumie inspiracją do powstania całej tej łazienki. Zobaczyłam, znalazłam go na Allegro. Jest on nowy, on jest robiony tak jakby na stary styl. I zobaczcie to drewienko tutaj. I to jest w ogóle żeliwne, takie konkretne. I to jest chyba mój najdroższy taki zakup, jeżeli chodzi o takie pierdoły dosłownie do łazienki. Bo zapłaciłam za ten uchwyt około 80 zł. Tak, kupiłam uchwyt na papier toaletowy za 80 zł. Ale jest po prostu piękny. Bardzo mi się podoba, więc nie wiem. No, wydaje mi się, że to będzie tutaj przyjemne rozmyślanie, jak się ma taki ładny uchwyt. No ja doceniam. A przynajmniej, tak jak Wam mówię, ten uchwyt był inspiracją do powstania całej tej łazienki. Bardziej by mi tutaj pasował kolor taki ciemnozielony, butelkowa zieleń, coś takiego. Ale z racji tego, że w większości mieszkania mam raczej takie chłodne tony szarości, lnu, właśnie tego błękitu w kuchni, który już widzieliście na kanale, to stwierdziłam, że jednak ten granat będzie tutaj bardziej spójny z całym mieszkaniem. Zawsze ktoś może sobie przemalować ewentualnie, ale mi się podoba. Więc czarne elementy, drewniane elementy, wszystko pokryte jedną bejcą, która jest piękna, niesamowita, po prostu jestem w niej zakochana, jak ta ramka wygląda bosko, więc no, mam nadzieję, że taka toaleta Was zainspirowała. Małe pomieszczenie, ale bardzo znaczące, jakby nie było dla każdego człowieka. Jestem z tego pomieszczenia bardzo dumna, bo przyłożyłam tutaj swoją rękę i to konkretnie nauczyłam się kafelkować. Naprawdę bardzo dużo udało mi się tutaj zrobić, bo tata zrobił cały dół, bo jest to najtrudniejsze, żeby wyprowadzić te kafelki i wyjaśni mi, jak tutaj wszystko dokładnie kafelkować, więc no, no, naprawdę udało się. I to już wszystko. Tak się prezentuje to małe pomieszczenie, które kosztowało nas naprawdę bardzo, bardzo dużo pracy, ale jest bardzo istotne. Teraz wydaje mi się super przyjemne, takie pinterestowe. No, mam nadzieję, że film Wam się podobał, że zainspirowało Was tutaj coś do stworzenia, może do zmian w swojej własnej toalecie, w swojej własnej łazience. Więc czekam na Wasze komentarze. Pamiętajcie o subskrybowaniu tego kanału, ponieważ jest to cała seria filmów, więc jeżeli lubicie taką tematykę, to aby nie przegapić, subskrybujcie, kliknijcie tutaj jakieś powiadomienia o nowych filmach, bo pojawiają się one częściej niż raz w tygodniu. Zachęcam Was też do obejrzenia poprzednich filmów z metamorfozą, bo już całą kuchnię Wam pokazałam. Więc bądźmy na bieżąco i kontaktujmy się ze sobą w komentarzach poniżej. Będzie mi bardzo, bardzo miło z Wami porozmawiać. Więc do zobaczenia w następnym filmie. Pa!